Pewne rzeczy łatwo jest mierzyć, na przykład mierzymy oczy. Rano i wieczorem robimy zwykłe zdjęcia oczu i analizujemy, co się dzieje w tęczówce w przypadku braku światła. Słuchajcie, to jest niesamowite rzeczy. Właśnie tutaj ze studentami AGH, z moim kołem astrobiologicznym. Obrabiamy te dane, robimy właśnie na misjach zdjęcia w odpowiednim, w odpowiednim ustawieniu. To cały setup musi być oczywiście wystandaryzowany warunki oświetlenia. I zauważyliśmy, że zmienia się teczówka. Już po siedmiu dniach widać zmianę w pigmentach, tak jak liście na jesień, one się zmieniają, bo też mamy coraz mniej światła, też zachodzą pewne procesy związane ze światłem. Tak samo w izolacji zachodzą pewne procesy, które dopiero odkrywamy.